Dziękuję i przechodzimy do drugiego punktu dzisiejszego posiedzenia, mianowicie rozpatrzenia ustawy o zmianie ustawy Prawo łowieckie. Przypomnę tylko Państwu, że chyba 2 lata temu pracowaliśmy nad zmianami, czy w ogóle w prawie łowieckim. Wówczas z naszej inicjatywy taka ustawa została przedłożona. Ona oczywiście w drodze proceduralnej poszła do Sejmu. Tam ją oczywiście przepracowano w taki sposób, który teraz do nas wraca. Właściwie naszą propozycję odrzucono i jest teraz nowa ustawa Prawo łowieckie, które jest przedłożeniem właściwie sejmowym. Czy jest przedstawiciel Sejmu, który mógłby nam coś na ten temat powiedzieć? Nie ma. Wobec tego poproszę może, nie wiem, pan minister coś na ten temat też nie może powiedzieć. No, nie wiem, ale mamy, nie ma wnioskodawcy, no ale jest ustawa, więc może Biuro Legislacyjne wypowie się na temat tejże ustawy. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, tak jak Pani Przewodnicząca powiedziała, przedmiotowa ustawa jest efektem prac parlamentu nad poselskim projektem ustawy, który na pewnym etapie pojawił się obok projektu senackiego, który niestety został odrzucony. Może nie będę omawiała poszczególnych rozwiązań zawartych w tej ustawie w tej chwili. Początkowo projekt senacki spotykał się z zarzutami, że nie w pełni wykonuje orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, co w trakcie prac w Sejmie te zarzuty zostały usunięte. W chwili obecnej można ewentualnie dyskutować nad tym, czy rozwiązania, jakie zostały przyjęte w ustawie, która wykonuje orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, były lepsze czy też gorsze w odniesieniu do rozwiązań zaproponowanych w projekcie senackim. Niemniej jednak te zasadnicze elementy, które Trybunał Konstytucyjny wskazał, w jaki sposób powinno być wykonane orzeczenie Trybunału, one w tej ustawie się znalazły. Natomiast jeśli chodzi o uwagi, to Biuro Legislacyjne zgłosiło 5 uwag. Uwaga numer 1 dotyczy artykułu 1 punktu 4 zawartego w nim artykułu 37f, w którego ustępie 4 przewidziano, że obwiniony ustanawia obrońcę spośród osób mających wykształcenie prawnicze lub członków Polskiego Związku Łowieckiego. I w opinii biura intencją ustawodawcy, jak można się domyślać, było umożliwienie obwinionemu, zapewnienie możliwości skorzystania z usług profesjonalnego obrońcy. Natomiast no, nie każda osoba, która posiada wykształcenie prawnicze, ma prawo do występowania przed sądem. Poza tym wydaje się, że nałożenie takiego obowiązku jest zbyt daleko idącym rozwiązaniem i raczej należałoby dać obwinionemu jedynie prawo do tego, że jeżeli ma taką wolę, to może skorzystać z pomocy profesjonalnego obrońcy, którym jest radca prawny bądź też adwokat. I w związku z tym Biuro Legislacyjne zawarło w swojej opinii propozycję poprawki, która ma na celu umożliwienie obwinionemu skorzystania z pomocy adwokata, radcy prawnego bądź też członków Polskiego Związku Łowieckiego, którzy też mogą występować jako obrońcy. I to jest jedyna uwaga? Nie. Nie. Jeszcze są 4. Uwaga. No bardzo proszę. Uwaga numer 2 dotyczy artykułu 1 punktu 4 i zawartego w nim artykułu 35o, w którym wskazano, że Naczelna Rada Łowiecka powołuje na 5-letnią kadencję Główny Sąd Łowiecki, Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego, natomiast odpowiednie okręgowe rady łowieckie powołują na taką kadencję okręgowe sądy łowieckie i okręgowych rzeczników dyscyplinarnych. I tego rodzaju rozwiązanie odbiega od stosowanych w tym zakresie wzorców, to znaczy nie jest spotykana regulacja, której organ, który sam podlega kontroli sądowej, taki jak właśnie Naczelna Rada Łowiecka, wybiera sędziów łowieckich oraz rzecznika dyscyplinarnego. I w związku z tym Biuro Legislacyjne proponuje poprawkę, która ma na celu
Zmiana polega na tym, żeby sędziów sądów dyscyplinarnych oraz rzecznika dyscyplinarnego powoływał Krajowy Zjazd Delegatów i odpowiednio okręgowe sądy łowieckie powoływały okręgowe zjazdy delegatów. Uwaga numer 3 dotyczy artykułu 1 punktu 4 i również artykułu 35o, w którego ustępie 3 w punkcie 2 przewidziano, że kadencja sędziego sądu łowieckiego, rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępcy wygasa, jeżeli został on prawomocnie skazany w postępowaniu karnym o przestępstwo umyślne lub ukarany w postępowaniu dyscyplinarnym. I tutaj mamy taki przypadek, że osoba może, kadencja może wygasnąć w momencie, kiedy osoba podlega, zostanie ukarana w postępowaniu dyscyplinarnym, które wydaje się, kara wydaje się nieco niższa w tym postępowaniu, już na przykład w przypadku, kiedy osoba jest skazana za umyślne przestępstwo skarbowe. I w opinii biura ewentualnie należałoby tę regulację również uzupełnić o przestępstwa karne skarbowe, którego popełnienie powoduje wygaśnięcie kadencji. Uwaga numer 4 jest uwagą czysto techniczno-legislacyjną, ponieważ w nowo wprowadzanym rozdziale 6a, który dotyczy sądów dyscyplinarnych, wprowadzony jest bardzo krótki słowniczek, który mówi o tym, co należy rozumieć pod pojęciem sąd łowiecki i rzecznik dyscyplinarny, jakimi to pojęciami posługuje się ustawodawca w tym rozdziale, z tym, że ten przepis znajduje się w jego ostatnim artykule. Co prawda nie jest łatwo zamieszczenie takie dosyć zgrabne tych przepisów w odpowiednim miejscu, ale wydaje się zasadnym przeniesienie je na początek tej regulacji, żeby cały ten rozdział był bardziej czytelny. Ponieważ pod pojęciem sądu łowieckiego, ilekroć mówimy w tym rozdziale używając tego określenia, należy także rozumieć okręgowy sąd łowiecki i również główny sąd łowiecki, a dowiadujemy się o tym dopiero po przeczytaniu całego rozdziału. I ostatnia uwaga, jest to uwaga, która dotyczy stosowanej terminologii, to są jak gdyby w tej uwadze zawarte dwa spostrzeżenia. Ponieważ generalnie ustawodawca posługuje się niejednolitą terminologią dotyczącą odstrzału samców łosi, jeleni, danieli, saren i muflonów, gdzie w różnych przepisach ustawy mówi w tym przypadku o samcach zwierzyny płowej i muflonów, i muflonach. Natomiast ponieważ mamy tutaj w artykule, dodawanym artykule 42a odwołanie do artykułu 42d, artykuł 42d posługuje się sformułowaniem, który dotyczy odstrzału samców łosi, jeleni, danieli, saryn i muflonów. I w związku z tym wydaje się logicznym, że skoro dodawany artykuł 42DA, który odwołuje się do artykułu 42D, również powinien posługiwać się tą samą terminologią w tym zakresie. I z literalnego brzmienia artykułu 42D, z jego ustępu 1 punktu 3, wynika, że kara porządkowa za naruszenie zasad selekcji osobniczej polega na zawieszeniu w prawach polowania na samce zwierzyny płowej i muflony, co po prostu w momencie, kiedy czytamy artykuł 42 ustęp 1 punkt 2, kiedy ustawodawca mówi, że karą porządkową za naruszenie zasad selekcji osobniczej jest zawieszenie w prawach polowania na określony gatunek samców zwierzyny płowej i muflonów, to od razu widzimy tutaj różnicę, że jeżeli mówimy raz o muflonach, a w kolejnym, w punkcie 3 mówimy tylko o muflony, to może to sugerować, że można strzelać też do samic muflonów. I to wszystko. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otóż proszę Państwa, ta ustawa, jak docierały do mnie głosy tutaj członków komisji, budzi wiele, w naszym odczuciu wiele kontrowersji. Przede wszystkim to, na co Pani zwróciła uwagę w tej poprawce drugiej. To jest taka zasadnicza, że niespotykana jest regulacja, w której organ podlegający kontroli sądowej, czyli Naczelna Rada Łowiecka, wybiera sędziów sądów łowieckich i tak dalej. To jest taki, moim zdaniem, no niepoprawny, zupełnie trochę budzi zdziwienie. W związku z tym zasięgnęliśmy jako komisja także opinię
u pana mecenasa Witolda Daniłowicza, aby zechciał, tym bardziej, że jest znany ze swoich publikacji także na ten temat, żeby zechciał ten projekt, tę ustawę w jakiś sposób omówić i zaopiniować. Pozwolicie państwo, że przekażę mu teraz głos. Bardzo proszę. Pani przewodnicząca, wysoka komisjo, szanowni państwo. Ja spojrzałem na tę ustawę w świetle myśli przewodni, która przebija przez orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, a tą myślą przewodnią jest specyficzny i unikalny charakter Polskiego Związku Łowieckiego, który jest nieporównywalny z żadną inną organizacją i Trybunał sporo na ten temat mówi i generalnie podsumowuje swoje rozważania w tej kwestii, stwierdzając, że organizacja ma charakter publiczno-prawny. Czyli co to znaczy? Tak naprawdę de facto w tym aspekcie wykonuje funkcję organu państwowego. Jak rozpatrujemy teraz, że ma taką funkcję wykonuje i ma taki charakter i patrzymy na charakter sądownictwa dyscyplinarnego, to musimy spojrzeć na to sądownictwo dyscyplinarne wykonywane w ramach Polskiego Związku Łowieckiego troszkę inaczej niż na sądownictwo dyscyplinarne we wszystkich innych organizacjach. Trybunał dał nam wskazówki, jak na to sądownictwo dyscyplinarne powinno się spojrzeć i w pierwszej kolejności polecił ustawodawcy stworzenie katalogu tego nazwy deliktów łowieckich. Tak? I w świetle orzeczenia Trybunału ten katalog powinien składać się z trzech rodzajów deliktów. Pierwszy to powinny być delikty wewnątrzorganizacyjne, które nie podlegają nadzorowi sądów powszechnych. Drugie to są delikty, które podlegają nadzorowi sądów powszechnych, a trzecie moim zdaniem to są takie kwestie, które w ogóle nie powinny być przedmiotem rozważań sądów dyscyplinarnych. Otóż moim zdaniem w tej ustawie brak jest takiego katalogu deliktów łowieckich. Ja przynajmniej go nie znajduję, bo ustawodawca ujął tam kognicję sądów dyscyplinarnych bardzo szeroko. Tak? Powiedział, że podlegają jej wszelkie naruszenia ustawy i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, naruszenia statutu oraz naruszenia zasad etyki łowieckiej. Nie mam oczywiście żadnego problemu ze statutem i z etyką, natomiast kwestia naruszenia ustawy przy takim charakterze Związku Łowieckiego wydaje mi się, że powinna podlegać jurysdykcji sądów powszechnych, a nie sądów dyscyplinarnych. Bo naruszenie ustawy jest sprawą bardzo poważną. I wtedy wydaje mi się, że warto by się zastanowić nad tym, żeby to sąd powszechny mógł orzec pozbawienie kogoś prawa do polowania, na przykład w związku z popełnieniem takiego czy innego przestępstwa łowieckiego. Kolejna istotna kwestia to jest kwestia tego przepisu, który mówi, że postępowanie dyscyplinarne toczy się równolegle do postępowania karnego. Problem polega na tym, że postępowanie dyscyplinarne, a potem jeszcze jest kolejny zapis, który mówi, że w przypadku, jeżeli postępowanie dyscyplinarne zakończy się orzeczeniem karnym, przed wykluczeniem ze związku, czy w różnych przypadkach, czy pozbawieniem prawa do polowania, jest odwołanie do sądu powszechnego. No ale co będzie w sytuacji, jeżeli najpierw się zakończy sprawa dyscyplinarna, a potem będzie dopiero potem się zajmie tą sprawą sąd powszechny, że sąd powszechny nie może być tym związany. Albo odwrotnie, sprawa najpierw była w sądzie powszechnym, a potem trafia do postępowania dyscyplinarnego. Moim zdaniem to jest tutaj jakieś niezgranie tych sytuacji. Powinno być jednak tak, że postępowanie dyscyplinarne powinno się toczyć po wydaniu wyroku przez sąd powszechny i wtedy, jak mamy wyrok, to oczywiście mogą być dodatkowe kary postępowania dyscyplinarnego. Ale ktoś, kto został uniewinniony w postępowaniu karnym, a potem ta sprawa trafia do sądu dyscyplinarnego, o którym został skazany i on się odwołuje z powrotem do sądu powszechnego, który właściwie powinien się drugi raz tą samą sprawą zajmować. To z tym mam pewien problem. I to tyle z takich ogólnych uwag. Tu Biuro Legislacyjne przedstawiło szczegółowe problemy, z którymi się zgadzam i już nie wchodziłem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram ogólną dyskusję. Czy kto z państwa chciałby zabrać głos? Bardzo proszę. Pan Marcin Pasternak, Polski Związek Łowiecki.
Ja chciałbym, pani przewodnicząca, Wysoka Komisjo, odnieść się do tego, co powiedział tutaj pan mecenas. Mianowicie, no, prezentujemy trochę inny pogląd niż przedmówca. Chciałbym tutaj Wysokiej Komisji zacytować fragment uzasadnienia wyroku Trybunału Konstytucyjnego w naszej, nazwijmy to, przedmiotowej sprawie, czyli K21/11, w którym Trybunał mówi w ten sposób. W szczególności Trybunał twierdzi, że w każdej sprawie dyscyplinarnej, która była przedmiotem rozstrzygnięcia w pozasądowym postępowaniu dyscyplinarnym, ustawodawca musi zapewnić prawo do wszczęcia sądowej kontroli postępowania dyscyplinarnego i zapadłego w jego wyniku orzeczenia. W związku z powyższym, jeżeli będzie wszczęte postępowanie dyscyplinarne, to niezależnie od tego, że wcześniej toczyło się postępowanie karne przed sądem powszechnym, to od tego orzeczenia dyscyplinarnego prawem każdego, nazwijmy to, ukaranego w drodze postępowania dyscyplinarnego jest odwołanie się do sądu powszechnego, który sprawdzi, czy to postępowanie dyscyplinarne toczyło się prawidłowo. To są dwa niezależne od siebie, Wysoka Komisjo, postępowania. W związku z powyższym nie widzimy tutaj żadnej sprzeczności. Dziękuję bardzo. To był pański pogląd. Ja, mimo że nie jestem prawnikiem, jakoś nie bardzo widzę sensowność tego poglądu, ale to proszę mi wybaczyć, bo mogę się mylić. Bardzo, bardzo proszę, Naczelna Izba Kontroli, tak? Anna Krzywicka, tak. Ja chciałam powiedzieć, tuż z przedmówcą się nie mogę zgodzić, bo w większości postępowań dyscyplinarnych we wszystkich ustawach jest tak, że jeżeli się tończy przed sądem, to jakby z mocy ustawy, znaczy się zawiesza postępowania. I jeszcze tutaj mam tylko takie pytanie. Chodzi mi o ograniczenie jakby obwinionemu prawa wyboru adwokata czy radcy prawnego. Myślę, że na etapie postępowania dyscyplinarnego nie ma przeszkód, żeby była to osoba z wykształceniem prawniczym, a nie tylko, bo to obwiniony jakby wybiera sobie osobę, z którą chce współpracować, bo to jest inaczej przed sądami, gdzie ustawy obligują, kto może, a natomiast w większości postępowań dyscyplinarnych nie ma takich ograniczeń, bo często nawet mogą pracownicy występować, którzy nie mają tego wykształcenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Bardzo proszę. Bartłomiej Popczyk, Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego. Chciałbym się odnieść, pani przewodnicząca, chciałbym się odnieść do uwagi Biura Legislacyjnego dotyczącej zmiany w artykule 42 AD, mówiącej o zmianie, zastąpieniu wyrazami samców zwierzyny płowej pojęciem łosi, jeleni, danieli i saren. To jest dużo bardziej restrykcyjne niż zapis, niż ustawodawca mówi, założył w projekcie, ponieważ ogranicza, nie ogranicza tylko do samców zakazu polowań, tylko zakazuje polowania na wszystkie, obydwie płci gatunków, tym też na młodzież, bo mówimy o wszystkich gatunkach łosie, jelenie, daniele i sarny. Czyli nie ograniczamy tego do jednej grupy, tylko Biuro Legislacyjne sugeruje zaprowadzenie zakazu polowania na wszystkie gatunki w tym wypadku, albo na dany gatunek w całości. Ta uwaga jest dużo bardziej restrykcyjna niż projekt. Jednakże słuszne wydaje się dołożenie do pojęcia muflone, samce muflonów, co bardziej określa tą płeć konkretnego tego gatunku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pana. Piotr Janoch, Polski Związek Łowiecki. Ja chciałbym się odnieść jeszcze do jednej uwagi zgłoszonej przez Biuro Legislacyjne, a mianowicie kwestii powoływania sędziów przez Naczelną Radę Łowiecką. Mianowicie nie jest prawdą to, że ten organ, jakim jest Naczelna Rada Łowiecka, podlega postępowaniu dyscyplinarnemu, bo żaden z organów zrzeszenia takiemu dyscyplinarnemu postępowaniu tutaj nie podlega. Krajowy Zjazd Delegatów jako najwyższa władza Polskim Związku Łowieckiego, Polskim Związku Łowieckim i też organ zrzeszenia, też w tym toku rozumowania można by rozumieć jako organ podlegający postępowaniu dyscyplinarnemu. Postępowaniu dyscyplinarnemu podlegają tylko członkowie tworzący te organy.
poszczególne osoby fizyczne. I różnica polega tylko na tym, że w przypadku Naczelnej Rady Łowieckiej jest to 59 członków, w przypadku Krajowego Zjazdu Delegatów jest to około 240 członków zrzeszenia. Nie można tu wychodzić z założenia, żeby sędziów czy rzeczników dyscyplinarnych wybierały osoby, które nie są członkami tej organizacji. Jeżeli chodzi o niespotykalność takiego rozwiązania w innych ustawach, to chciałbym zwrócić uwagę tu na ustawę o komornikach sądowych, gdzie sprawy dyscyplinarne rozpoznaje Komisja Dyscyplinarna powoływana przez Krajową Radę Komorniczą, czyli w zasadzie odpowiednik w PZŁ Naczelnej Rady Łowieckiej, bowiem Krajowa Rada Komornicza jest wybierana przez Krajowy Zjazd Komorników. Jeżeli chodzi tutaj o kwestię niezawisłości tych sędziów, to myślę, że jest ona tutaj w zupełności uregulowana w artykule 35n projektu ustawy. Natomiast tego typu rozwiązanie zdecydowanie wpływa na kwestie organizacyjne, jak również kwestie finansowe i koszty samego funkcjonowania organizacji. Ja tylko podam dla przykładu, koszt zorganizowania Krajowego Zjazdu Delegatów to jest około 180 tysięcy złotych. W przypadku okręgowych zjazdów delegatów, w zależności od okręgów, mogą one sięgać nawet 20 tysięcy złotych. I w każdym przypadku uzupełnienia składu Głównego Sądu Łowieckiego, czy też Okręgowych Sądów Łowieckich, czy też wyboru rzeczników dyscyplinarnych, które wielokrotnie mają miejsce w ciągu roku, bowiem są one, następują one z przyczyn często czysto ludzkich, zdrowotnych, osobistych. I takie uzupełnienie składu pociągałoby za sobą tego rodzaju koszty dla organizacji, jaką jest Polski Związek Łowiecki. Stąd ta propozycja zastąpienia Naczelnej Rady Łowieckiej przez Krajowy Zjazd Delegatów jako organu wybierającego sędziów i rzeczników, no absolutnie nie znajduje w naszym przekonaniu uzasadnienia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej głosów. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Ty? Bardzo proszę, pan senator. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca, wysoka komisja, panie ministrze, szanowni państwo. Ja zgadzam się ze wszystkimi poprawkami, które zostały przedstawione przez panią legislator, ale zgadzam się w pełni, chciałbym o tym powiedzieć, z poprawką numer 2, która wynika z tego, że organ podlegający kontroli sądowej, czyli Naczelna Rada Łowiecka, sama sobie wybiera sędziów Głównego Sądu Łowieckiego oraz rzecznika dyscyplinarnego, którzy później rozpatrują ich sprawy. Chciałbym zwrócić uwagę państwa na więcej takich, nazwijmy to, wynikających z zaszłości dawnego ustroju zapisów Statutu Polskiego Związku Łowieckiego. Do tej pory statut stanowi, że prezesa i sędziów Głównego Sądu Łowieckiego oraz Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego, jego zastępców, wybiera Naczelna Rada Łowiecka. To tak samo Naczelna Rada wybiera przewodniczącego zarządu, zwanego łowczym krajowym, i członków zarządu. Analogicznie Okręgowa Rada Łowiecka powołuje sędziów i rzecznika okręgowego oraz łowczego okręgowego, ale uwaga, łowczego okręgowego powołuje się w uzgodnieniu z przewodniczącym zarządu krajowego. Czyli gdy mamy okres wyborczy w zrzeszeniu, jakim jest Polski Związek Łowiecki, nowy łowczy okręgowy jest namaszczany przez starego, teoretycznie ustępującego, przewodniczącego zarządu krajowego, i tak się kręci to w kółko. W związku z tym mamy wyniki wyborcze takie 99 albo 98% powiedzmy za. Generalnie obecny statut Polskiego Związku Łowieckiego nie będzie przystawał do znowelizowanej ustawy Prawo Łowieckie, gdyż w wielu jego miejscach mowa jest o obowiązkach członków, karach za nieprzestrzeganie obowiązków, o wykluczeniach i pozbawieniach praw, o postępowaniach dyscyplinarnych. I nawet zapis nowelizacji mówiący, że postanowienia statutu, które nie są sprzeczne z ustawą, zachowują swoją ważność, nie załatwia sprawy. Statut w dużej części z ustawą będzie niezgodny, dlatego też dosyć pilnie trzeba będzie go zmienić, ten statut, ale my procedujemy nad ustawą,
zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. Chciałbym jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę, tak na marginesie. Do zakresu działalności Zarządu Głównego zgodnie ze statutem należy reprezentowanie Polskiego Związku Łowieckiego na zewnątrz. Czy ktoś z parlamentarzystów widział kogoś z członków zarządu podczas prac nad ustawą Prawo Łowieckie? Gdzie są osoby, które do tych zadań zostały wybrane? Przecież zajmuje się prawem łowieckim parlamentarzyści i posłowie i senatorowie. Dobrze by było, żeby chociaż raz na oczy ci ludzie, którzy decydują o prawie łowieckim akurat w tym przypadku, mogli widzieć zarząd Polskiego Związku Łowieckiego. Nie wiem, czy to jest tak trudne, żeby ktoś po prostu z zarządu, a nie pracownicy etatowi, przychodzili na te posiedzenia. To jest takie trochę państwo w państwie, bo to po prostu my jesteśmy tak ważni, że po prostu załatwią to nasi etatowi pracownicy. Jeżeli pan minister przychodzi i liczy się z gronem osób i z senatorami, i z posłami, to nie wiem, dlaczego prezes zarządu nie przychodzi, czy ktoś z Naczelnej Rady Łowieckiej. Jak się nazywa, pani przewodnicząca pyta, pan Lech Bloch. Może państwo słyszeliście takie nazwisko, bo tak naprawdę to chyba to osoba raczej nie jest znana. Na wszystkie nasze posiedzenia, tak jak wcześniej powiedziałem, przychodzą właśnie pracownicy etatowi. Tutaj jest trójka panów pracowników etatowi. Ja nic nie mam przeciwko. Państwo reprezentujecie związek, ale dobrze by było. I też byście się państwo chyba nie za dobrze czuli, jakby do was też przychodził ktoś z pracowników, powiedzmy, naszej instytucji i z wami rozmawiał, jeżeli byłyby tak ważne sprawy dla Polski. Bo to są ważne sprawy dla 116 tysięcy myśliwych i to jest chyba dosyć istotna sprawa. Ja uważam, że ten projekt ustawy jest bardzo dobry dla Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego, ale bardzo zły dla myśliwych, dla 116 tysięcy myśliwych. W związku z tym zgłaszam wniosek o odrzucenie projektu ustawy w całości. Dziękuję. Dziękuję bardzo. W takiej sytuacji jeszcze zapytam, proszę państwa, bo mamy jeden wniosek o odrzucenie w całości tejże ustawy. Zapytam, czy ktoś z państwa senatorów chciałby przejąć poprawki zgłoszone przez Biuro Legislacyjne. Bardzo proszę. Wchodzi w decydującą fazę dyskusja na posiedzeniu komisji. Chciałem zapytać właśnie w tej sprawie dotyczącej odrzucenia wniosku postawionego przez pana posła senatora Gorczycę. Jeżeli na przykład tę ustawę my odrzucimy, to zostanie to, co było? No, proste pytanie. Jeżeli procedura legislacyjna jest następująca. Oczywiście będzie posiedzenie plenarne i będzie głosowanie w Senacie. Projekt tej ustawy trafia do Sejmu, jest głosowanie w Sejmie i trafia później do prezydenta. Pan prezydent decyduje, czy podpisuje ten projekt ustawy, czy też nie, czy kieruje do Trybunału Konstytucyjnego, jeżeli tak uzna, no ale dzisiaj trudno po prostu zadecydować, co zrobi pan prezydent, kiedy ta ustawa do niego trafi. Także to nie wiadomo, jakie będzie stanowisko Sejmu. Szanowni państwo, oczywiście to już nie jest nasza ustawa senacka, tylko zupełnie nowa ustawa, bo nasza została odrzucona. Na posiedzeniu Sejmu został powołany zespół do opracowania nowej ustawy Prawo łowieckie. Ona przychodzi do nas w normalnym trybie proceduralnym i teraz my ją wnosimy na przykład o odrzucenie. Jeżeli na sesji plenarnej wniosek komisji zostanie poparty, no to nie ma ustawy i jest ta, która była rzeczywiście stara, bo nie ma ustawy żadnej. Natomiast jeżeli nie zostanie odrzucona, to wraca do Sejmu, prawda? I w Sejmie przyjmują bądź poprawiają jeszcze, przyjmują i wtedy idzie do prezydenta. Dziękuję. Bo jestem akurat nowym senatorem od niedawna i nie miałem okazji uczestniczyć można powiedzieć, w tych szczegółach, o których tutaj senator Gorczyca mówi, bo jest zaskakujący rzeczywiście zwrot sytuacji. Jest, gdyż no, rozumiem, senacki projekt przepadł w Sejmie.
Natomiast rozumiem, że Sejm podjął decyzję zmierzającą do tego, aby dokonać pewnych zmian legislacyjnych w prawie, które pozwoliłoby no, przynajmniej w części tę ustawę w jakiś sposób ją poprawić, tak? No to w takim razie to nie rozumiem tego wniosku, że mamy głosować przeciw tej ustawie. Tak, jeżeli mogę powiedzieć, to tak, to był projekt przygotowany przez posła Wziątka z grupą posłów. I to jest projekt sejmowy. Szkoda, że nie ma nikogo tu. Nie, no szkoda, że nie ma wnioskodawców, bo tutaj... Ja rozumiem, że my możemy tak się obruszać na to rzeczywiście, że taka sytuacja miała miejsce, ale natomiast no nie wylewał dziecka z kąpielą. No tak to widzę, no przynajmniej. Dziękuję bardzo. Pan senator Skurkiewicz. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja bym prosił jednak o wyjaśnienie Biuro Legislacyjne, bo jeżeli Senat by zdecydował o tym, że odrzuca ustawę, no to już ustawa wraca do Sejmu i tam nie ma możliwości jakiejkolwiek ingerencji poselskiej w ten akt, tylko wtedy Sejm albo przyjmuje to w cudzysłowie weto Senatu, albo nie. I w moim przekonaniu taka propozycja zgłoszona przez pana senatora Gorczycę to raczej idzie w tym kierunku, aby zablokować możliwość jeszcze udoskonalenia tego aktu, który trafił do nas, do Sejmu poprzez zgłoszenie poprawek, które w części na pewno są racjonalne, które przedstawiło Biuro Legislacyjne. Dlatego ja bym apelował o rozważenie jeszcze raz, czy nie lepiej poprawić ten akt i poprzez wprowadzenie poprawek stosownych. No bo jak będzie w Sejmie, no trudno jest wyrokować, ale nie wydaje mi się, żeby Sejm, który pewnie jakąś tam zdecydowaną większością głosów przyjął nowelizację ustawy Prawo łowieckie, pod presją senatorów, którzy by chcieli odrzucić tą ustawę, zdecydował się, że wynik miesięcznych, kilkumiesięcznych prac odrzuca do kosza i bierze pod uwagę stanowisko Senatu. Także myślę, że bardziej chyba racjonalnym byłoby pochylenie się nad poprawkami, udoskonalenie tego aktu, niż wyrzucanie zupełnie go do kosza, przynajmniej na poziomie senackim. Dziękuję bardzo. Ja chciałam tylko jeszcze zauważyć, że w opinii pana mecenasa Daniłowicza właśnie ta ustawa sejmowa nie wypełnia całościowo orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Czy dobrze myślę, proszę Biuro Legislacyjne o utwierdzenie mnie w moim przekonaniu? Nie w pełni i nie wszystko. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, ja już mówiłam wcześniej, że projekt poselski spotkał się z takim zarzutem, że nie w pełni wykonuje orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w momencie, kiedy był projektem. Natomiast w trakcie prac on w niewielkim stopniu został poprawiony, ale został poprawiony. Także te główne zarzuty, że nie wykonuje akurat w pewnych aspektach orzeczenia Trybunału, w tym momencie wykonuje, więc tak należy powiedzieć. Przepraszam bardzo, jeszcze jeśli można, kolega chciałby jeszcze coś dodać. Bardzo proszę pana. Druga sprawa, która rację można przyznać też panu mecenasowi w tym zakresie, w którym mowa jest o innych postępowaniach niż postępowanie dyscyplinarne, ponieważ statut Polskiego Związku Łowieckiego do tej pory przewiduje postępowanie dyscyplinarne, postępowanie porządkowe i postępowanie dyscyplinujące. Jest to nietypowe rozróżnienie, ale dopuszczalne. W innych organizacjach nie ma aż tylu rodzajów postępowań. Niebezpieczeństwo może polegać na tym, że oprócz tego postępowania dyscyplinarnego, które my regulujemy, czy to w senackim wcześniejszym projekcie, czy to obecnym sejmowym, i gdzie przewidujemy wyraźnie katalog kar i możliwość odwołania się do sądu, może zdarzyć się taka sytuacja, że w postępowaniu porządkowym, które do tej pory też jest przewidziane, Polski Związek Łowiecki utrzyma, bo i teraz jest taka możliwość, utrzyma kary, których tam nie powinno być, dlatego że w postępowaniu porządkowym wedle statutu można też ukarać na takie kary jak zawieszenie w prawach do wykonywania polowania na okres do roku i zawieszenie w prawach członka koła na okres do roku. A więc byłoby to naruszenie konstytucyjnych czy ustawowych praw i wolności. I senacki projekt przewidywał
na wszelki wypadek, choć to też jest rzadkie, no ale przewidywaliśmy to, że związek może sobie przewidzieć inne postępowania niż dyscyplinujące, niż dyscyplinarne, ale w tych postępowaniach nie można wymierzać kary, która równałaby się tym karom, które w tej ustawie są przewidziane, czyli de facto ograniczające prawa lub wolności ustawowe czy konstytucyjne, czyli prawo do polowania czy zawieszenie prawa do polowania. W projekcie, który został uchwalony przez Sejm, tego nie ma. Więc rzeczywiście może się zdarzyć taka sytuacja, że związek nie wykreśli tego postępowania porządkowego ze statutu i nadal będzie mógł skazywać za dowolnie wymierzony katalog czynów, bo tu tego nie regulujemy, na dowolne kary, bo taka będzie interpretacja związku. Powiedzmy, że ustawodawca mu nie zabronił i pewnych postępowań nazywać inaczej niż dyscyplinarne. Wystarczy zmiana nazwy, Trybunał się do tego nie odnosił wprost w sentencji, choć w uzasadnieniu też wyroku przewidywał, że istnieją w statucie inne rodzaje kary, inne rodzaje postępowań. I wobec tego te kary nie powinny też naruszać tych konstytucyjnych praw i wolności. I to może być tego rodzaju problem. Pewnym rozwiązaniem tego, ale chyba tego teraz nie jesteśmy w stanie zrobić, było to, co pierwotnie Senat proponował. To znaczy, że jeśli już związek może sobie w statucie takie sprawy regulować, to na wszelki wypadek ustawodawca, projektodawca wtedy prowadził taki przepis, który mówił, że minister właściwy ma prawo kontrolować statut pod względem tego, czy tam akurat nie znajdują się przepisy, które wykraczałyby poza to, o czym jest mowa w samej ustawie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I jeszcze pan senator Skurkiewicz. No jeszcze tylko, dziękuję bardzo. Ja mam jeszcze jedno pytanie, bo przepraszam za spóźnienie i nie mogłem uczestniczyć od początku tej części posiedzenia Komisji Środowiska, ale czy swoje stanowisko przedstawił rząd również co do projektu ustawy, a jeśli nie, to byłbym wdzięczny, gdyby pan minister zechciał przedstawić stanowisko rządu w tej sprawie. Oczywiście pierwszeństwo, że tak powiem, miały strony, które były projektodawcami. Niestety nikogo z Sejmu nie było. Pan minister wtedy się nie wypowiadał, ale teraz bardzo prosimy. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca, co nie znaczy, że umywałem ręce, ale historycznie było tak, że nad projektem ulepszenia ustawy pracował Senat, pracował Sejm i pracowało Ministerstwo Środowiska, które, jak już kiedyś mówiłem, było nieco wolniejsze i pojawiły się dwa projekty, poselski i senacki, które były rozpatrywane. Natomiast myśmy w związku z tym również nie zajmowali i stanowiska i nie było stanowiska rządowego. Ale odnosząc się do dzisiejszej dyskusji, to myślę, że wszystkim nam zależy na tym, żeby rozwiązanie, które wyjdzie z dzisiejszej komisji i później z Senatu, było rozwiązaniem rzeczywiście realizującym to, co Trybunał Konstytucyjny chciałby widzieć. I nie wnikając w szczegóły, to sądzę, że po przedstawieniu tutaj tak licznych opinii mówiących o jednak pewnych czy nawet gruntownych sprzecznościach tego projektu, sądzę, że należałoby te opinie wziąć pod uwagę przy kształtowaniu opinii komisji. Tylko tyle. Dziękuję. Dziękuję, panie ministrze. Wobec tego jesteśmy na tym etapie, że zgłoszone są przez Biuro Legislacyjne wnioski i przez pana senatora Gorczycę. Zapytam, czy ktoś z państwa chce przejąć wnioski, które przedłożyło Biuro Legislacyjne? Bardzo proszę, pan Zdzisław Pupa, tak? I pan podtrzymuje swój wniosek? Podtrzymuje swój wniosek. Wobec tego mamy cztery poprawki zgłoszone przez Biuro Legislacyjne i przejęte przez senatora Zdzisława Pupę. Pięć. I wniosek o odrzucenie ustawy w całości. Najpierw głosujemy. W takim układzie, jeżeli nie ma więcej głosów, jeszcze coś niejasnego, to głosujemy w ten sposób, że najpierw wniosek najdalej idący, czyli o odrzucenie ustawy w całości, a jeżeli on nie uzyska większości, wówczas będziemy głosowali przejęte przez pana Pupę poprawki. Gotowi jesteśmy? Kto z państwa jest za tym, aby odrzucić ustawę w całości? Proszę o podniesienie ręki. 5 głosów za. Kto jest przeciw? 2 głosy przeciw. Kto się wstrzymał? Nikt, bo to są wszyscy. Dziękuję. Wobec tego stosunkiem głosów 5-2 Komisja Środowiska wnosi o odrzucenie ustawy w całości.
Dziękuję bardzo. No aha, właśnie, przepraszam, sprawozdawcą ja myślę, że będzie pan senator Gorczyca, ponieważ jest od dawna zaangażowany i w problem i się dobrze tym orientuje. Tak? Jest zgoda, szanowni państwo? Dobrze. Zamykam punkt i zamykam posiedzenie komisji w tej materii.